2012. Kotami B, walkę numer 86 wygrywa AK, Daria Zając, Kobierzyce. Walka numer 87, AK, Maria Rolbiecka, BKK Warszawa, numer 154, Shiro, Maria Farmuła, Kosir, Kobierzyce, numer 48. Do kolejnej walki w kategorii młodzików, roczniki 2003-2004, mężczyzn poniżej 50 kg, przygotowują się AK Leon Stasiak, numer 113 i Shiro Norbert Piechota, numer 401. To będzie walka numer 88. Tatami C, zapraszamy zawodników AK numer 284, Owczarek Jakub oraz Shiro numer 191, Mycak Szymon. Do kolejnej walki na tatami C przygotowują się AK numer 341, Lepak Wiktor oraz Shiro numer 410, Korzewicz Bartosz. Na tatami D do walki numer 81 szykują się Bis Piotr 158, AK, Sitnik Jan 151, Shiro. Kolejna walka, numer 82, Kurnyta Karina 266, AK, Cieszkowska Natalia 272, Shiro. Na tatami A do walki 94 przygotowują się Pacek Amelia, Noworudzki Klub Karate numer 315, AK oraz Kryza Karolina Wrocław numer 447, Shiro. Do kolejnej walki numer 95 przygotowują się Ociec Tomasz. Dawaj! 184. Marysia, dawaj! Dawaj, Marysia! Rysia! Marysia! 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 Czekaj, bo Marysia nie słyszy Jacka. Marysia, dawaj! Na tatami D wchodzą do walki Bis Piotr 158, AK, Sitnik Jan 151, Shiro. Przygotowują się do walki Kurnyta Karina 266, AK, Cieszkowska Natalia 272, Shiro. O szkurde, to majderki. A się nie odbyło. Tatami C, walka numer 83. AK numer 341, Lepak Wiktor oraz Shiro numer 410, Torzewicz Bartosz. Przygotowują się do kolejnej walki AK numer 390, Machic Mateusz.